Relacje zmieniają się w czasie, stają się nawykiem i rutyną. Z pewnością nie jest to destrukcyjne, ale może spowodować niezgodę w relacji między dwojgiem kochających się ludzi, a nawet doprowadzić do zerwania. Jak tego uniknąć? Ten film jest przeznaczony dla mężczyzn, którzy chcą szczęśliwego i trwałego małżeństwa, ale może być również przydatny dla kobiet o takich samych zamiarach. Posłuchaj rad, ponieważ wszystkie są ważne. Mężczyzna, z którego powodu doszło do rozwodu w jego związku i obecnie tego żałuje, zaleca codzienne przestrzeganie tych 10 zasad, aby żyć długo i szczęśliwie. Nigdy nie przestawaj się nią opiekować. Nigdy nie przestawaj zapraszać jej na randki. Kiedy się jej oświadczyłeś, obiecałeś być strażnikiem i obrońcą jej serca. Ona cię wybrała. Nigdy o tym nie zapominaj i nigdy nie przestawaj kochać. Chroń swoje serce. Tak jak chronisz jej serce, tak samo musisz chronić swoje własne. Kochaj siebie, kochaj świat, ale zostaw w swoim sercu miejsce, do którego nie wchodzi nikt oprócz twojej żony. Utrzymuj tę przestrzeń zawsze otwartą dla niej. Zakochuj się w niej raz po raz. Będziecie się ciągle zmieniać. Nie jesteście już ludźmi, którymi byliście w chwili ślubu, a za 5 lat znów się zmienicie. Pomimo zmian będziecie musieli codziennie wybierać się nawzajem. Jeśli nie dbasz o swoją żonę, może oddać swoje serce komuś innemu. Musisz walczyć, aby zdobyć jej miłość, tak jak to robiłeś, kiedy o nią zabiegałeś. Zawsze szukaj w niej tego, co najlepsze. Skoncentruj się na tym, co kochasz. Jeśli zwracasz uwagę na to, co cię denerwuje, wszystko cię denerwuje. A jeśli skoncentrujesz się na miłości, niewątpliwie staniesz się najszczęśliwszą osobą na świecie. Nie możesz tego zmienić ani naprawić. Twoim zadaniem jest kochać ją tak, jak ona cię kocha. Nie oczekuj niczego w zamian. A jeśli się zmieni, kochaj to, kim się stała. Czy ci się to podoba, czy nie? Bądź odpowiedzialny za swoje emocje. Żona nie powinna sprawiać, że jesteś szczęśliwy ani smutny. Jesteś w pełni odpowiedzialny za swoje szczęście. A twoja radość będzie ucieleśniona w miłości i wdzięczności. Nigdy nie obwiniaj swojej żony, jeśli czujesz się przez nią urażony lub coś cię niepokoi. To są twoje emocje i twoja odpowiedzialność. Kiedy to poczujesz, spójrz w głąb siebie i spróbuj zrozumieć, co naprawdę cię niepokoi. Kiedy stanie się to dla ciebie łatwiejsze, nie będziesz się nad tym zastanawiał. Dawaj żonie wsparcie. Kiedy jest smutna lub zdenerwowana, powinieneś ją pocieszyć i powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Daj jej wsparcie, którego potrzebuje, a twoja żona otworzy przed tobą swoją duszę. Nie traktuj siebie zbyt poważnie. Śmiej się i rozśmieszaj ją. Śmiech wszystko upraszcza. Napełniaj jej duszę każdego dnia. Dowiedz się, jakim językiem posługuje się jej miłość i jak czuje się potrzebna i kochana. Poproś ją, aby sporządziła listę 10 rzeczy, które pomagają jej poczuć się kochaną. Zapamiętaj je i uczyń je twoim priorytetem każdego dnia. Co powiesz? Czy te wskazówki pomogą zbudować trwałe małżeństwo? Napisz swoją opinię w komentarzach.